naszej partii. I zjechali się wszyscy grzesznicy, podstowy, Boga rodzicy, głodziemy go, nie po. Pierwszego aktu, jak ze źródła. Codziennie odmawiamy zdrowaś Maryjo, uroczyste pozdrowienie anielskie. Codziennie nazywamy Maryję i pozdrawiamy ją słowami: zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Radujmy się, ilekroć je wypowiadamy. Radujmy się z tej pełni nadprzyrodzonych dóbr, którymi Bóg obdarował Najświętszą Pannę. Mówmy dalej: Pan z Tobą. Rzeczywiście, Pan Bóg był z Maryją w sposób szczególniejszy niż ze wszystkimi stworzeniami. Osobliwie się nią opiekował, kierował wszystkimi władzami jej duszy. Przy wymawianiu tych słów zbudźmy sobie w swoim sercu akt szczerego i gorącego pragnienia, byśmy uczestniczyli w tym nieocenionym szczęściu dziewicy. Mówimy również o Maryi: błogosławiona jesteś między niewiastami, bo otrzymała od Pana Boga taką godność i takie przywileje, jak żadna inna niewiasta. Dlatego wewnętrznym aktem okazujemy jej swą radość z tego powodu, że Bóg ją tak umiłował, że ją wychwala wszelkie stworzenie na ziemi i w niebie. Daj Bóg, Kościół każe nam prosić: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Bóg wysłucha Maryję, gdy się za nami będzie. Nie wiemy jej przemożnej opieki, ale prosimy ją, by była z nami także w chwili naszego przejścia do domu Ojca. Odmawiamy dziesiątek różańca, nawiedzenie świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my. Thank you.
Za szczególnym znakiem szacunku oddaję hołd Matce Najświętszej, znak Jasnowidza. Obraz przejmują swoje ręce za nas. Maryjo, przypomnij nam dzisiaj słowa Pana Jezusa. Czuwajcie i módlcie się, aby uniknąć niebezpieczeństwa, aby przeżyć całe swoje życie w jedności z Bogiem Ojcem, Synem Twoim, Duchem Świętym, w jedności z Kościołem Świętym, biskupem, braterskiej jedności z wszystkimi ludźmi.
Gwiazdo śliczna, wspaniała, Częstochowska Maryjo, do Ciebie się uciekamy. O Maryjo, witam Cię. O...
Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Nasze będą po wielkim rachunku Ojca, którego moc przedziwna się i nieumiernego burzy szli mi na wieki, bo z nimi w miłosierdzie z rodu wrót na mleki. Na cały świat pokazał moc swych ramion święty, rozproszył dumne myśli głupów nadęty, wyniosłych złożył z tronu i krzemił wielmożne, wywyższył u wielmożni w pokochę zamożne. Naszego dekanatu odczyta teraz telegram od Ojca Świętego Jana Pawła II, skierowany do nas na tę szczególną okoliczność. Wysłuchajmy z Matki Najświętszej Kwiaty jako wyraz pożegnania i wdzięczności za nawiedzenie. Drogi księże arcybiskupie, z radością przyjąłem wiadomość, że wierni archidiecezji przemyskiej do szczególnego wydarzenia, jakim będzie nawiedzenie archidiecezji w jasnogórskim wizerunku Matki Bożej. Jestem przekonany, że dzięki temu wierni Kościoła w Przemyślu będą przyjmować Matkę Słowa Wcielonego bardziej świadomi ogromu łaski, jaką Bóg zsyła przez jej ręce. Uroczystości, które będą ożywiać duchową więź z Matką Pana, niech ubogaci dziękczynienie za świadectwo wiary i życia błogosławionego biskupa Józefa. Miłość do Maryi. Ona zaś prowadzi wszystkich ku Chrystusowi, który był i jest i pozostanie światłością oświecającą każdego człowieka. Matce Najświętszej zawierzam księdza arcybiskupa, duchowieństwo i wierę drugi papież. Jest taka prośba.
ponieważ są tu wolne miejsca i wolne miejsca w ławkach. Bardzo proszę, aby wszyscy się przybliżyli do ołtarza, ażeby mogli wszyscy wejść do kościoła, by nie przeziębić się na polu, dosyć jest chłodno, nawet by można było zamknąć drzwi kościoła. Proszę bardzo, są wolne miejsca siedzące w ławkach. Po obu stronach także, proszę bardzo, wszystkich, żeby przybliżyć się do ołtarza. Będzie nam cieplej i bardziej rodzinnie. Proszę bardzo, jeszcze tu są wolne miejsca. Siedzące, można spokojnie usiąść po obu stronach. Jeszcze do przodu. O Mario, witam Cię. O Mario, kocham Cię. O Mario, pobłogosław wszystkie dzieci swe. Tymi słowami, Najświętsza Matko i Królowo, pozdrawiamy Cię w każdą środę, podczas nieustającej nowenny. Tydzień po tygodniu przygotowaliśmy się do dzisiejszego święta, a wcześniej, w październiku ubiegłego roku, były misje i dobry ojciec jezuita tak pięknie mówił nam o sercu Twojego Syna. Ty, o Matko, trzymasz na swych rękach największy skarb, Jezusa Chrystusa, i przybyłaś dzisiaj do naszej parafii. Wiarę tracą, nadziei im brakuje, środków do życia nie mają, ale mają Matkę, która nieustannie oręduje za nimi. I dlatego jesteśmy tutaj i będziemy przychodzić całą noc i następny dzień. Nie odpoczniesz tutaj, bolesna królowo. Będziemy Ci opowiadać o naszym życiu, prosić, dziękować, radzić się i przepraszać, bo dziecko nawet w królewskim orszaku zmartwychwstałego baranka, Twojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela. Jasnogórska Pani, Tyś naszą hetmanką, Polski Tyś królową i najlepszą matką. Jasnogórska Pani, Tyś naszą hetmanką, Polski Tyś królową i najlepszą matką. Jasnogórska Pani, Tyś naszą hetmanką, Polski Tyś królową i prosimy Cię, błogosław matkom, dzieciom, rodzinie, a pogodę i radość w nasze serca wlej. Wśród wielu zmartwień, cierpień i trosk podzielaj Pani z nami nasz los. Chorym nadzieję i zdrowie daj.